No tak, dziwnie. Ale słuchajcie, to sensacja jest pełna, bo dwie piosenki Zaryskiego, ja specjalnie tak zrobiłem, żeby być spętany, bo Tadeusz Kwinta, nasz dawny, dawny artysta, słuchajcie, no wspaniały aktor został jeszcze do teraz, więc módlcie się, no nie módlcie się, tylko klaszcie mu, no bo co biedne dziecko ma, żonę ma i piwnica puścił, ale wróci, jak wam się będzie podobało, szanowne panie, szanowni panowie, to wróci, pije szampana, tylko szampana, więc dzisiaj dla niego szampan. Ach, to on śpiewa dwie piosenki Zaryskiego, nie wiem jakie, ale to niespodzianka. Chórczyka i będzie śpiewał. W Talmudzie taki problem jest, nad którym długo się głowiłem. Czy w szabas można jajko zjeść? To zagadnienie jest zawiłe. Bo jeśli kura ma ochotę na żonę wcześniej jajko znieść i ulży sobie tym w sobotę, czy takie jajko można jeść? Czy w szabas można znosić jajo? Czy ma je zjadać dobry Żyd? Uczeni ciągle się spierają, pewności jeszcze nie ma nikt. Posiłek to czy wykroczenie, racja czy grzech, kto powie mi? To dialektyczny jakoś trzeba by. Dwie frakcje talmudystów są, co mają wprost przeciwne zdania i sto najniemożliwszych stron jest na ten temat do czytania. Dwie szkoły ciągle się spierają, ci mówią tak, ci znowu nie, więc jakie jest sobotnie jajo? Koszerne, trefne, kto to wie? Czy w szabas można znosić jajo? Czy ma je zjadać dobry Żyd? Uczeni ciągle się spierają, pewności jeszcze nie. Rozwiązać jakoś trzeba by. Dwie szkoły podzieliły kraj i każda broni swoich racji, a tyle różnych wokół jaj wymaga wciąż interpretacji. Dysputa ciągle nas rozdwaja,